przyszło do twoim chcieli być jak pan. Lecz nie znali jego drogi, nie mieli świadomości, że Jezus z Bogiem chodził. Nie znali Bożej mocy, fałszywi prorocy. Nikt im nie podskoczy, a tu proszę, Jezus mocny, prawdziwy Mesjasz, Chrystus Zbawiciel. Nie miałem ścicie, prawdziwy Boży Syn, nie tylko cię wiem. Na imię powiedz? Darek. To te proste słowa! Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię. Pomodliliśmy się, tak? Tak, oczywiście. Oddałeś życie Jezusowi? Żył świętym, nienagannym życiem. Rozumiesz? On ani razu nie popełnił najmniejszego grzechu. Mówiłeś, że popłakałeś. Ale skoczył na krzyżu. Od razu. Słowo Boże wyraźnie mówi, że karą za grzech jest śmierć. Poczułeś taką? Taką ulgę. Jeżeli zgrzeszyłeś choć raz, popełniłeś najmniejszy błąd. Jesteś winny śmierci, ale właśnie w tym objawiła się miłość Boża, że On przyszedł na tą ziemię, aby zapłacić cenę za twoje grzeszne życie i odłączenie od Boga. To jest miłość i ty możesz to przyjąć, ale Bóg nie jest chamski. Bóg nie jest chamski. I ty podejmujesz dzisiaj decyzję. I chcę ci coś powiedzieć. Że obojętność, Boże, to też decyzja. Wiesz, jeżeli ja nie dzisiaj wiem, nie deklarujesz ale się na się to, poczułem. Czy Jezus jest twoim Panem i Zbawicielem, jeśli jesteś obojętny na te słowa, to też decydujesz. Jestem nie ma nic więcej. Jest piekło i jest niebo. Poczułeś się innym człowiekiem, ale Jezus przyszedł na tą ziemię, wow, chwała Panu Jezusowi, to jest miał ratunek. Dziękuję. Ratunek jest tylko w Jezusie. Pod Bogiem, że dziś zachęcam cię, ulgę taką, abyś powiedział inną. Coś do Niego. Powiedz jakoś, coś do wiesz, Niego. Powiedz coś do Jezusa. Coś powiedz, chcę cię poznać. Nie. Może powiesz tak jak ja. Jestem zła oczywiście. Na ciebie. Jestem zła na ciebie za to, co wydarzyło się dlatego w moim życiu. Ale chcę cię poznać. To a On da o sobie znać. Piękna on będzie pukał do twojego życia. Dlatego szanuję. Może już miałeś wiele razy coś takiego. Dziękuję że Chrystus pukał do twojego życia. I dlatego szanuję. I chcę ci powiedzieć, dziękuję ci bardzo, że dzisiaj moimi słowami rozumiem. Znów Chrystus puka dziękuję do twojego życia. Nie przechodź obojętnie. Błogosławię cię. Mówi się, że odwrotną do miłości jest nienawiść. Ale chcę ci powiedzieć, że odwrotną do miłości jest obojętność. Nie bądź obojętny na miłość Chrystusa. On powiedział, że nikt mu nie odbiera życia, ale że On sam je oddaje. Kiedy tam szedł, nie otworzył swoich ust. Boże Słowo mówi, że szedł jak owca prowadzona na rzeź. On się na to zgodził, sam się na to zgodził, sam się dał pojmać. Powiedział, oto jestem, wezmę cały brud, całe świństwo tego świata, cały grzech, czyli błąd. Wezmę to na siebie i poniosę konsekwencje. Poniosę śmierć. To jest miłość. Że Jezus z Bogiem chodził, nie znali Bożej mocy. Fałszywi prorocy, nikt im nie podskoczy, a tu proszę. Jezus mocny, prawdziwy Mesjasz, Chrystus Zbawiciel. Nie miałem ścicie, prawdziwy Boży Syn, nie tylko cię wiem.